Hej, witam was moi kochani bardzo serdecznie. Dzisiaj zapraszam was na film, w którym będę wam pokazywać, jak dopasować kolor do czepianych włosów, do swoich naturalnych. Nie wiem czy wiecie, ale ja od jakiegoś czasu, no jakoś tak od roku, używam dopinek. Używam do czepianych włosów, oczywiście nie dopinam ich codziennie, ale czasem mam takie dni, że codziennie dopinam. A tam jakieś okazje, żeby mieć sobie dłuższe włosy, po prostu zapuszczam włosy i lepiej się czuję, jak mam te włosy dopięte. Dlatego, że rok temu, jak zdecydowałam się na rozjaśnieniu fryzjera, musiałam się liczyć z tym, że połowa moich włosów musi zostać obcięta, ponieważ moje włosy rozjaśnienia nie przeżyją. Więc stwierdziłam, ok, dla blondu zrobię to. No i stwierdziłam, jakby co do sobie kupię włosy doczepiane. No i tak się stało, że kupiłam włosy doczepiane. Ale słuchajcie, historia z moimi włosami, o ja je tutaj mam. Historia z moimi włosami jest taka, że one już mają około rok. To są włosy naturalne. I te włosy już przeszły dwa razy rozjaśnianie, bo raz je rozjaśniałam na jasny blond, potem je przyciemniałam na brąz, potem znowu je rozjaśniałam i one są dalej w bardzo dobrym stanie. Ale brakuje mi trochę tych włosów. Powiem wam, że one troszeczkę już się przerzadziły, bo już są ponad rok, no niestety włosy trzeba wymieniać co rok, co dwa lata, nawet co pół roku, zależy jakie są jakości. I oczywiście polecam wam serdecznie włosy naturalne. To są włosy naturalne, ale okazało się, że są to włosy jakiejś słabszej jakości. Ja nie zapłaciłam za nie dużo, jak za włosy naturalne. Ja je zrobiłam sama, słuchajcie. Ja kupiłam same włosy, ja kupiłam sama klipsy i sama sobie je zszyłam. I polecam wam tą opcję, dlatego że jeżeli kupujemy już cały zestaw, to nie zawsze one nam pasują, bo każda głowa ma inny rozmiar i zawsze jest nam coś stare, bo są za długie albo za krótkie. Więc co ja zrobiłam? Ja kupiłam jedne wielkie, długie pasmo włosów, które miały chyba 2 metry. Pocięłam je sobie na kawałki, podwójnie zszyłam, żeby były grubsze i właśnie kupiłam na eBayu takie klipsy i sama sobie zrobiłam te włosy. Więc tutaj mam mój zestaw. One są spoko, ale chciałam po pierwsze wymienić je na nowe, albo ewentualnie dodać ich trochę więcej, żeby było więcej, jeszcze więcej objętości. No i zdarzyła się taka okazja, więc to są moje włosy, już pofarbowane, już dawno pofarbowane, pół roku temu. Zdarzyła się taka okazja, że moja koleżanka Liz, którą możecie kojarzyć z vloga do Birmingham, ona tam prowadziła, pozdrawiam serdecznie, chociaż tak nie rozumiem. Ona ma swoje blond włosy, miała doczepiane włosy, już dawno kupiła, ale w ogóle ich nie używała. No i ona powiedziała, Ewa, słuchaj, ja ci je po prostu oddam. Chciałam od niej odkupić, bo są również włosy naturalne. Zobaczymy, niby naturalne, one mi wyglądają na pół syntetyczne, zaraz wam pokażę. No ale powiedzmy, że są naturalne, zaraz się okaże, jak nałożymy farbę. I te włosy mają długość chyba 16, już wam je pokazuję, mają 16 cali. Tak mi się zdaje. I słuchajcie, one to wyglądają nieciekawie, dlatego że ja na noc je zamoczyłam w oliwie, bo to jest właśnie dobry sposób na odżywienie włosów sztucznych, w sensie doczepianych. Ja je namoczyłam na noc w oliwie, dlatego że je będę farbować, nie chcę, żeby się bardzo przesuszyły. No i te włosy są takie, powiem wam, średniej jakości, no ale stwierdziłam, jak w tym momencie nie mam za bardzo kasiory, no to może coś się z nimi da skombinować. One są też podwójnie przyszyte, ale może zrobię poczwórnie, może je tak jeszcze zszyję, żeby były jeszcze grubsze. No i jak widzicie, kolor jest bleach blond, czyli bardzo jasny, utleniony blond. W porównaniu do tego możecie sobie porównać, no chociaż to na tego tak nie widać takiej różnicy, no ale jest kilka tonów różnicy. No i co ja będę robić? Będę farbować, więc mam tu kilka pasm. Farba, którą będę używać, jest to moja ukochana farba, którą bardzo polecam wszystkim, to jest piękny kolor. Jest to L'Oreal 7 czy Florida Honey Blond. To jest moja ulubiona farba. Ostatnio niestety był niewypał. Spróbowałam innej farby i pożałowałam, bo mi wyszły brązowe włosy. Ale już jak widzicie, się kolor spukuje i jest spoko. I kupiłam dwa opakowania tej farby na wszelki wypadek, gdyby mi nie wystarczyło. Ale myślę, że jedna wystarczy, a drugą będę miała po prostu na swoje odrosty tam za parę tygodni. I kosztowała mnie, była promocja Superdragu, 2 za 10 funtów, więc spoko, bardzo ładny kolor. Moja koleżanka Sylwia nie ufarbuje. Piękny, jeżeli szukacie ciepłego blondu, takiego karmelowego, to serdecznie wam pozdrawiam. Serdecznie wam polecam tą farbę. No i tyle. Farbę już sobie rozrobiłam.
I taka byłaby tego cała filozofia. Teraz Wam pokażę ujęcie na włosy i zabieramy się do malowania. Tylko biorę rękawiczki. Słuchajcie, skończyliśmy pokrywać farbą całe włosy, wszystkie włosy i teraz co ja zrobię, to przykryję je folią, żeby mi się dobrze kolor rozwinął, więc sobie tak zakryję delikatnie i moi kochani, za 20 minut spukujemy i zobaczymy się już zaraz. Hej, słuchajcie, tak już prezentuje się efekt końcowy, nie wiem czy to widać, ale te włosy, co teraz farbowałam, są troszeczkę jaśniejsze od tego, co ja mam na włosach. Natomiast wszystko się ładnie nam blenduje, wygląda jakbym miała włosy pocieniowane. Włosy sobie zakręciłam. Popełniłam błąd, ponieważ potrzymałam tą farbę tylko 15 minut, powinnam z pół godziny ją potrzymać, ale jakoś tak, nie wiem, bałam się, że się zniszczył czy coś, więc ja tylko podkręciłam, wszystko ładnie się wymieszało. Pokażę Wam może jeszcze z tyłu, albo z boku te włosy. Oh. Więc tak się one prezentują. To może się obrócę z tyłu. Więc tak się one prezentują. Są bardzo ładne, miękkie w dotyku. No i właśnie ważne jest to, żeby nie przejmujcie się, jak przez online możecie zamówić swojego koloru, ponieważ jest to bardzo trudne. Natomiast co najlepiej zrobić, to kupić jasny blond i po prostu tą farbą, którą farbujemy, można sobie zaprowadzić włosek, jak ja to zrobiłam. Mi się efekt bardzo podoba, dobrze się czuję w takiej długości. One są zakręcone, więc one są naprawdę trochę dłuższe. I pomieszałam właśnie moje stare przyduszki, moje stare doczepy, nazwijmy to doczepy. Moje stare doczepy wymieszam z nowymi doczepami. Została mi jeszcze jedna długa taśma i dwie małe, ale już po prostu nie chciałam tak dużo dawać, bo bym mi głowy nie utrzymała, No i tak cały czas patrzę się w kuponu, jak jestem leleczka piękna. Więc to by było na tyle, moi kochani. Może się komuś przyda ten filmik. Dajcie kciuki w górę, jak podoba Wam się taki efekt. Mnie się bardzo podoba, lepiej się czuję. W ogóle, bo wziąłam prysznic, musiałam zmienić makijaż i w ogóle. No i to by było na tyle. Dziękuję serdecznie za oglądanie. Kciukujcie i do zobaczenia w następnym filmie.